Cześć, z tej strony Krystian Czekaj Hop. Witam w nowym roku, pierwsza audycja wideo w 2019. No i od razu zaczynamy ten rok mocnym uderzeniem, ponieważ zapowiadałem już wcześniej na Facebooku i Instagramie, iż to będzie bardzo kontrowersyjna audycja, bardzo kontrowersyjna recenzja, ponieważ mam tutaj nieopodal piwo z dodatkiem wy już wiecie czego, ponieważ film na YouTube jest odpowiednio nazwany. Natomiast chciałem powiedzieć o piwie najbardziej kontrowersyjnym, które piłem dotychczas. Było to, pamiętam, piwo z browaru Birband o nazwie Schipschied. I było to piwo z dodatkiem słodu wędzonego odchodami owczymi. I tak naprawdę na początku nie chciałem jego wypić. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, co to za piwo. Tam kolega mi kupił, bo to było, nie wiem, rok, dwa lata temu może. Kupił mi, bo go poprosiłem. Natomiast nie miałem świadomości, z czym to piwo jest, tak? Dokładnie, bo to był chyba Russian Imperial Stout albo inne jakieś takie piwo, które mogłoby się okazać naprawdę bardzo dobrym. Później przeczytałem, co tam jest w składzie i tak naprawdę chciałem je odsprzedać komuś. Natomiast cóż, pochodzę ze wsi, przyznaję się do tego, ba, ja z tego jestem dumny. Bardzo dobrze mi się tu mieszka. I przecież na naturalnym nawozie, nie oszukujmy się, wyrastają najdorodniejsze rośliny, prawda? To jest naturalne, więc sobie pomyślałem, jeśli jemy marchewkę, jemy ziemniaki, które są nawożone naturalnym nawozem, to dlaczego mam nie wypić piwa wędzonego odchodami owczymi? De facto piwo generalnie przeciętne, z tego co pamiętam. Ta wędzonka była inaczej. Ta wędzonka niczym się nie wyróżniała. Także zobaczymy, jak to będzie w przypadku piwa Core IPA. To jest New England IPA z dodatkiem właśnie byczych jąder oraz papryczki jalapeno. Tak wygląda etykieta. No zabawnie, od razu widać, że coś tutaj jest nie tak. Co więcej, kto w ogóle udostępnił te bycze jądra browarowi Brokreacja? Ano niejaki pan Walenty Kania. Polecam zajrzeć na jego profil facebookowy. Polecam obserwować gościa i generalnie spróbować coś z jego food trucku. Można powiedzieć, no może nie poznałem go, ale zobaczyłem go. Kupiłem u niego pewien produkt na krakowskim festiwalu piwa Beer Week w tamtym roku, w 2018. Nie chciałem ryzykować właśnie z byczymi jądrami, powiem szczerze, ponieważ no, powiedzmy sobie szczerze, na festiwalu piwa no nie wylewa się za kołnierz. W pewnym momencie człowiek staje się głodny, ale gdyby zjadł coś takiego dziwnego, no mogłoby być różnie, prawda? Dlatego ja nie chciałem ryzykować, wziąłem sobie po prostu sarninę, dokładnie kiełbasę z sarny, więc to jest mało kontrowersyjna moim zdaniem rzecz. A pomyślałem, że na bycze jądra jeszcze nadejdzie okazja. No i skontaktowałem się z Walentym Kanią, czy
byłaby możliwość zrobienia właśnie degustacji tego piwa oraz byczych jąder jako dania. Natomiast powiedział, że no niestety nie, dlatego że podpisał kontrakt z telewizją, no i nie może uczestniczyć w czymś takim, a powiedział szkoda. Szkoda, także tak mam nadzieję, że gdyby nie ta telewizja, to może udałoby mi się tego pana może nie zaprosić do siebie, ale chciałbym się niejako wprosić gdzieś w obręb food trucka i porozmawiać o tak szalonych pomysłach jak właśnie to piwo. Także no, pewien niedosyt jest, ale nieważne. I tak jestem zadowolony. New England IPA to chyba już tłumaczyłem wam, czyli jest to IPA dosyć gorzkie piwo. Natomiast chmiel, który został użyty w tymże trunku, powinien wyodrębnić głównie smaki owoców tropikalnych. Zobaczymy, czy te bycze jądra tutaj coś wniosą, czy coś dadzą, czy je w ogóle poczujemy. Tak, wiem. Śmiesznie to brzmi. No i może te papryczki też tutaj zrobią robotę. Także przy tym dosyć długim wstępie, ale jakże treściwym, przejdźmy sobie do praktyki powoli. Korypa New England Grand Cojones Jalapeno IPA. Zapraszamy na korypę. Tylko tutaj nieustraszani toreadorzy walczą z połączonymi siłami chmielu i byczych jąder, dumnie krocząc po ścieżce obsypanej suszonym jalapeno. Cytrusowa jucha tryska wokół jak na soczyste i paprzystało, zaś delikatny wtręt piątej ćwiartki bezwstydnie muska podniebienie. Aż mi się troszkę język plącze. Składniki. Woda, słód, pale ale, żytni, płatki owsiane, chmiele to Equanot, Citra, Cascade, CTZ, drożdże płynne, bycze jądra, papryczki jalapeno, piwo pasteryzowane, niefiltrowane, ekstrakt 15, alkohol 5,7, IBU 40, czyli ta goryczka jest dosyć ograniczona jak na IPA. Nawet bym powiedział uboga. Wyprodukowano na zlecenie Brokreacja, browar z Krakowa de facto, uważone w browarze restauracja regionalna Marysia, oczywiście w Szczyżycu. Niech się dzieje. Niech się dzieje, otwieramy. Spróbujemy w szkle firmowym właśnie browaru Brokreacji. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. O, super, nic się nie stało. Okej, piwo nie jest zepsute. Nie chciałem tego mówić na początku, ale jest ono przeterminowane. No niestety nie mam dużo czasu teraz na degustację piw, także niekiedy one mi się terminują, no niektóre to już nawet bardzo długo są po dacie ważności, natomiast są to piwa, które raczej nie powinny się zepsuć, jakieś ciemne, mocne, to jest jasne, no i tak jak tutaj czytałem wcześniej, nie jest mocne, natomiast jest przeterminowane o dni 7, o równy tydzień. Także myślę, że tutaj nie powinno się nic zdarzyć. Dobrze. Kapsel browaru Brokreacja, bardzo ładny. Bardzo mi się podoba ten kapsel. No i w zasadzie czujemy kwiaty tylko. Od chmielu oczywiście.
Mdły, słodki, mdły, a aromat nieco. Nieco. A nawet mocno. Nieco trawiasty. Co to za chmiel? Jestem troszkę tymi chmielami i powiem szczerze, zawiedziony. Nie wierzę, żeby bycze jądra miały aromat kwiatów. Tak w aromacie szukam popcornu, ponieważ na pierwszym miejscu jest tutaj wymieniony chmiel Equanot, który właśnie często wyróżnia się takim aromatem, natomiast popcornu zupełnie tutaj nie znajduję. Dlatego nalejmy sobie. Trochę wymuszam teraz pianę, dlatego że nie chce się ona tworzyć. No jakaś taka uboga nam się wytworzyła jednak. Dosyć klarowne piwo, nawet bardzo zamglone. Zamglone, ale nie jakieś mętne. No, u was to chyba lepiej wygląda nawet. No. Przepraszam. Piana niziutka, mało obfita, wymuszona, z dużymi pęcherzami, nawet bardzo dużymi. Natomiast ładnie to wygląda mimo wszystko. W nosie mamy znowuż kwiaty głównie. Kwiaty, słodycz. Trochę biszkoptu może. No nie, zapach w ogóle mnie nie rzuca na kolana, a nawet powiem, że jest no kiepski. Spróbujmy. Ciekawe. I czekamy, co się będzie działo. W smaku jest głównie trawa. Tak mniej więcej jak w polskich, czeskich chmielach. To jest coś takiego. No, Ameryki tutaj za bardzo nie czuję, jeśli chodzi o stronę chmielową. Poza tym jest taki posmak, może nieco, ale to tylko nieco czerwonego wina, ale głównie taki posmak jakby barley wine'a, czyli żytniego wina, ale chodzi mi oczywiście o styl piwny. Ewidentnie jest taki posmak barley wine'owy. Natomiast podejrzewam, że jest to sprawka papryczki. Ponieważ jest ona suszona i właśnie ona może dawać taki efekt. No i właśnie. Byczych jąder nie spożywałem. Może uda mi się to uczynić na tegorocznym festiwalu piwa w Krakowie, Beer Week, właśnie zapominam sobie tej nazwy często. Jeśli Walenty Kania tam będzie, to jednak chyba się skuszę na ten specjał przy jego food trucku. Ja lubię wymyślne rzeczy. Ja lubię oczywiście degustować piwa, poznawać różnych
różne nowe style. Lubię próbować piw z różnymi dziwnymi nawet dodatkami. No bo uważam, że od tego jest życie po prostu, tak? Więc nie będę płakał za jakimiś dzikami i tak dalej. Dla niektórych mam kontrowersyjne podejście do życia, no ale trudno. Żółwik dla Walentego Kani za to, że też jest troszkę dziwny, ale myślę, że jest to jak najbardziej do zaakceptowania, także, także mam nadzieję, że ja się jeszcze z człowiekiem spotkam i jeszcze raz powtórzę, oglądajcie tego pana, obserwujcie i może się skusicie na poznawanie smaków różnych niebanalnych. No i tak jak mówię, byczych jąder nie jadłem, natomiast w tym piwie nie wyróżnia się nic. Nie ma tu niczego, co bym mógł w tym piwie wyczuć obcego, że tak powiem. Z czym się na co dzień nie spotkałem. Strona słodowa jest na odpowiednim poziomie. Chmiel jest, co prawda, tak jak powiedziałem wcześniej, Ameryki tutaj za bardzo nie czuję. Może to uleciało też z czasem. Jeśli to piwo jest przeterminowane choćby tydzień, to ma prawo nie być w 100% takie jak było wcześniej może. Może wcześniej było cytrusowe. Tego nie wiem. I teraz się nie dowiem. Może jeszcze kolejną warkę uważą. Partię uważą. I wtedy może po raz kolejny spróbuję. Choć nie będzie mnie ciągnęło do tego piwa, dlatego że ja staram się nie pić dwa razy tych samych piw. No ale sam eksperyment, taki chwyt marketingowy, myślę, że wyszedł. Jest to kontrowersyjne piwo. Jest to coś, czego nie było wcześniej w Polsce. Jest to coś, czego jest mało na świecie. Także mam też pewien przeciek od pana Walentego, że będzie z pewnym browarem coś tam ważył, kooperował. Nie wiem, w jakim to punkcie jest obecnie, ale nic nie powiem, ponieważ ta informacja została udzielona w wiadomości prywatnej, więc jak sądzę, pan Walenty nie będzie sobie tego życzył. I bardzo dobrze, ale życzę sukcesów, życzę powtarzania czegoś dziwnego. Zachęcam browary do tego, żeby właśnie szły w takie nieprzetarte ścieżki tej piwnej rewolucji, która nam kwitnie już od wielu lat w Polsce. Czas powoli kończyć tę noworoczną wideoaudycję. Mam nadzieję, że w tym roku spróbuję dużo dobrych piw. Życzyłbym sobie też takich kontrowersyjnych i wam również tego życzę. Te papryczki tak delikatnie muskają przełyk i język, ale to jest tak delikatne, że ja tego nie wyczuwam, bo w zasadzie też uwielbiam bardzo, bardzo pikantne potrawy, także na mnie to nie robi żadnego wrażenia. Dziękuję, że byliście ze mną. Obserwujcie mnie na Facebooku, jestem tam jako Krystian Czekaj Hop, na Instagramie również się pojawiam, tyle że jako Czekaj Krystian Hop. Bardzo proszę was o subskrypcję tutaj na YouTube, ponieważ będziecie mieć dostęp do filmów nagrywanych przeze mnie na bieżąco. Także jeśli macie znajomych, którzy się piwem interesują, bardzo zachęcam do tego, aby mnie zaczęli
oglądać. Co prawda już nie pracuję w branży alkoholowej, natomiast troszkę w niej przepracowałem, także pewną wiedzę i doświadczenie mam. Dlatego też zachęcam do zadawania mi pytań różnorodnych, czy to na YouTube, czy to na Facebooku, w wiadomości prywatnej. Jestem otwarty na każdą propozycję. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Kłaniam się nisko. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku, mimo że mamy już w zasadzie połowę stycznia. Do widzenia, do następnego razu. Cześć!